Jesteśmy właśnie w warsztacie, w którym można naprawiać pociągi i też lokomotywy. Zobaczcie, jaka tutaj jest stara, zardzewiała lokomotywa, jaka brzydka. Ale możemy tutaj odnaleźć też m.in. nowe, bo to są morfy Choo Choo Charles. Zobaczcie, ja już mam kilka tutaj odblokowanych, ale też są nowe aktualizacje, nowe skórki, takie, których jeszcze nie znalazłam tych jajek, więc chcę je odnaleźć razem z wami. I też doszły mnie słuchy, że mogę tutaj odnaleźć nawet morfa Smileslow. Czajcie to? Choo Choo Charles jako Smileslow? Morf, ciuchcia znaczy się Smileslow, ale to by wyglądało śmiesznie. Musimy odnaleźć to jajko, musimy odnaleźć tego morfa, więc oglądajcie ten odcinek do samego końca i też możecie kliknąć łapeczkę w górę. Każdy, kto mnie teraz ogląda, kto mnie słyszy, klika łapeczkę w górę. Ja teraz sprawdzam obecność. Kto kliknie, temu zaliczam obecność, więc możecie. No i też zobaczcie, dzisiaj będzie ze mną grała Wicka, dołączyła do mnie, więc też opłaca się właśnie dołączyć do mojej grupy z Robloxa, nazywa się Team PatiX, tam możecie mnie dodać do znajomych, ja was przyjmę i będziemy sobie wspólnie grali, więc teraz idziemy sobie szukać nowych morfów. Na pewno jest ich tutaj sporo, bo tak jak widziałam, jest jeszcze bardzo dużo nieodblokowanych jajek. Idę sobie tędy, zaczynamy i szukamy jajek, widzowie. Jak wam się coś rzuci w oczy, to dawajcie znaka, bo ja już tutaj trochę przechodziłam, ale musimy też uważać na te ciuchcie, zobaczcie. One tam jak nas zauważą, to chcą nas zaatakować. Dobra, dobra, ja się jednak cofam, pójdę sobie tamtą stroną, a wy jeszcze możecie kliknąć subika, czerwony przycisk z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego filmu. Wbijam na tym kanale 200 000, będzie mi miło, klikniecie subika, bo lecimy po 200 000, to jest naprawdę dużo. Szukamy jajek, zobaczcie, tutaj chyba widzę jakieś jajko, tak, mam jajko, jest pierwsze jajko znalezione, uwaga, odblokujemy, czy to będzie Smileslow? Nie, ej, ale podobny, ej, patrzcie, jaka twarz, trochę podobna, ale to nie jest jeszcze Smileslow, szukamy dalej, zobaczymy jakie są tutaj inne morfy, ale śmiesznie to wygląda, czajcie, głowa tutaj jakiegoś człowieka, nieźle, a może wy wiecie kto to jest? No nie, no Smileslow to nie jest, to odpada, więc szukamy dalej. Halo, o dobra, już się tutaj zresetowałam, idziemy szukać dalej. Tutaj już wyszłam, dobra, idę w tą stronę i szukam nowych jajek, bo widzowie, tam na dachu jest i tutaj są. Wszedłeś na farmę, teraz jesteśmy na jakiejś farmie, więc szukamy tutaj nowości, jakie tutaj są i mi się zgubiła gdzieś Wicka. Każdy właściwie szuka swojej drogi, gdzie tutaj iść i szuka swoich jajek. Okej, zobaczcie, to jest jakiś taki lodowy, ej, zaraz przymierzę go, tylko może nie w tym domu tutaj, bo tutaj się nie mieszczę, więc uwaga, teraz ubieram na siebie morfa. Jak ja wyglądam? On trochę wygląda jak taki lodowy, ale ma tutaj takie pazury fioletowe. No nie wiem, jak oceniacie tego morfa, widzowie? Pamiętajcie, że wszystkie morfy, które ja teraz odblokuję, możecie koniecznie skomentować i ocenić w komentarzu. Ja sobie przeczytam wasze oceny, jestem mega ciekawa, ja tak oceniam, no nie wiem, ale fajnie wygląda, taki, nie wiem, lodowy, taki jakby z kamienia, nie wiem jak to ująć. Dobra, szukamy dalej, ja już jestem normalna i może teraz wskoczę sobie tam do góry, tylko jak ja bym miała tam wskoczyć? Trzeba coś tutaj wykombinować, bo na pewno jak coś jest na górze, to jest fajne. Dobra, jednak ciężko jest mi bardzo wejść tam do góry, ciężko wchodzi się po tej drabinie, ale znalazłam tutaj inne jajko, zobaczcie, ej, to wygląda jak taki lemonkowy normalnie, lemonkowy Choo Choo Charles, zobaczcie jak on się prezentuje, wow, zjem was widzowie, ale straszne, ej, tego tak oceniam w sumie 8 na 10, fajnie wygląda, fajne, że jest to żółte, takie różne kolory, no spoko, podoba mi się. Dobra, idziemy szukać dalej, bo my się rozgadaliśmy, ja się zajęłam szukaniem tego jednego tam, ale teraz wejdę do góry, jest tutaj, widzę, u góry jest jakieś jajeczko, zobaczcie, jest szare, ale specjalnie, zobaczcie, ono jest w takim kolorze, żeby się zlewało i żeby nie było widać, jo, ej, to jest taki jak kominiarz trochę, zobaczcie, ubieramy tego morfa i jak ja wyglądam, jak strasznie, ej, ten jest też taki kozacki, taki creepy. Dałabym, nie wiem, 8 na 10 też. Fajnie wygląda. Jakie ma tutaj nóżki czarne. Tak, wszystko czarno, wszystko się zlewa teraz. Idziemy szukać dalej, bo tam jest... O, tu jest jeszcze, tu jest pod tym jakieś jajo. Otwieramy. Wow! Ej, ten też jest taki mroczny. Zobaczcie, jaki mroczny. Ja, on wygląda trochę jak taka tarantula. Ma jakieś takie zielone, neonowe, jakieś tutaj odznaki dziwne. Jaki straszny. Ło, idę, nawet nie widać jego oczu. Jaki straszny, naprawdę straszny, dałabym tak, no nie wiem, 7 na 10, bo takie straszne to wiecie. Szukamy dalej, może w tej chatce coś będzie, otwieramy, nie. O jest, mamy czerwony, czy... O nie, to jeszcze nie jest Smileslow, ale zobaczcie jak też wygląda Choo Choo Charles. Ile tutaj jest w ogóle tych morfów, naprawdę sporo. O nie, Choo Choo Charles mnie goni, czemu on mnie goni? Nie, idzie za mną, szybko muszę odblokować kolejnego morfa. Jezu, ej, on mnie goni! Choo Choo Charles, bo padnę! Czemu on mnie goni? Nie, on mnie goni! Ale przynajmniej mam tutaj kolejne, uwaga, uwaga! Kolejne mam! Jest, dalej! O, ten jest fajny, ja chcę go przymierzyć! Niech on mnie nie goni! O nie, padłam! No niestety, widzowie, padłam, ale był dobry ten pociąg, jak on mnie gonił! I w ogóle widzę tam jajko? Nie, mi się wydawało, że ja widzę tam jajko. No ale dobra, stanę sobie tutaj, idę teraz w tym kierunku, w nieco innym i widzę, że tutaj też coś jest, ale muszę wam pokazać te morfy, które przed chwilą udało mi się odblokować. Zobaczcie, ja ostatnio nagrywałam głodne Teletubisie, to jest głodny purple, czyli Choo Choo Charles jako purple, czyli jako Teletubis fioletowy, ale nieźle, kozacko to zrobili. Ej, mi się podoba, 10 na 10 oceniam, fajnie, wow, jaki fioletowy, a jakie ma zęby, straszne, a wam się podoba, dajcie znać. Idziemy dalej, dobra, gdzie tutaj, ej, to jajko jest tam u góry znowu, musimy się jakoś tam wspiąć, byśmy musieli wejść do góry, albo dobra, wiecie co, wszystkie, które są na dachu, ja później sobie odkryję, bo tam się ciężko jest doczłapać, więc na razie postaram się znaleźć jakieś tu, dobra, wszystko okrążam, bo tutaj mnie jeszcze nie, o nie, tam będzie pewnie ten pociąg chciał mnie gonić, czy on mnie jeszcze widział? Nie, jeszcze mnie nie widział, dobra, wchodzę sobie tutaj i mam jakiś różowy jest, co to za, jaki różowy, taki diamentowy, ale fajnie wygląda, zobaczcie, jo, ej, ten różowy to się pewnie dziewczynom spodoba, jakie ma ten, jak Hello Kitty trochę, ma takie uszka jak kotek, no i fajnie wygląda taki różowy, ekstra, ten też oceniam tak 9 na 10, podoba mi się, no i chodźmy dalej, tutaj można gdzieś skakać i tam podejrzewam też coś jest, uwaga, tutaj jest woda, więc trzeba być ostrożnym i jesteśmy na górze, świetnie, mamy teraz czarne jakieś jajko, zobaczcie, ej, co to jest za postać? Znacie tą postać, widzowie? Zobaczcie, co to jest za... Ja... Ej, mi coś to przypomina, ale nie mogę sobie teraz przypomnieć. Jak wy wiecie, co to jest za postać, to dajcie znać. On wygląda tak też groźnie. No wszystkie te Choo Choo Charles są takie groźne, więc ja nie wiem, czy Smileslow by został Choo Choo Charles, jak wy myślicie? No ja jestem ciekawa, jak wygląda jego morf, bo ten to jest taki przerażający, jakie zęby. Dobra, szukamy dalej. Widzę, że tutaj mamy klucz, elegancko. Bierzemy kluczyk i teraz możemy odblokować sobie tą kudeczkę. Świetnie, klik jeden, no i jest, weszłam do góry, weszłam do pomieszczenia i teraz mogę wejść do góry, czy tutaj będzie jakieś jajko, jakieś fajne, tak, może będzie, zobaczmy, jo, to jest Choo Choo Charles jako Doors, widzowie, widzieliście nową aktualizację Doors, chcielibyście, żebym to dla was nagrała, ej, ja się tu nie mieszczę, halo, to jest Doors, wow, ej, może ja to ubiorę zaraz, bo coś mi tu nie styka, ale widzę, że u góry jest jeszcze kolejne jajko, więc myślę, że jak tutaj udało nam się dojść, to będą kozackie jaja. Uwaga, wow, to jest creeper! Creepera mamy, uwaga, przymierza. Jestem Choo Choo Charles jako creeper, wow, jak z Minecrafta, ale to jest idealnie tutaj, jak rzeczywiście to tak wygląda jak creeper. Daję 10 na 10, ale chcę jeszcze raz przymierzyć te dorsy, gdzie one tu były. Zobaczcie, ile ja jeszcze w ogóle nie mam odblokowanych morfów, ile tu jeszcze jest ukrytych, jest ich mnóstwo. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się udało wszystkie odgadnąć i odnaleźć już. Zobaczcie, jak ten dors wygląda, ale świetnie. Ej, tam płynie jakaś łódka, jakiś stateczek. Ciekawe, czy na tym statku jest jakieś jajko, wiecie? Dobra, ja się rozglądam tu. O, widzę. Jest, udało się. Mamy kolejne jajko. Wow, to jest Choo Choo Charles z buzią trójkątną normalnie. Patrzcie, jak ja wyglądam. Ja, ale kozak, jaka buzia, jakie zęby żółte. Widzowie, chodźcie do dentysty, bo będziecie mieli takie brudne zęby i nieładne jak Choo Choo Charles. Dobra, ja już jestem normalna i widzę tam kolejne jajko niebieskie. Chyba wszystkie zebrałam. Ej, myślałam, że mnie goni ten jakiś stwór, ale jak ja mam tam dojść, widzowie? Ja dobra, skaczę do wody dla was, skaczę, mam niebieski. Teraz muszę szybko wrócić, szybko, bo dostaję obrażenia. Uwaga, teraz tutaj muszę znowu tutaj. Nie. O nie, zablokowałam się, padam. Widzicie, jak się wpada do wody, to się niestety pada, ale dostałam super morfa, zaraz go muszę wypróbować. Czekajcie, ja może sobie wyjdę jednak tą stroną, bo tam... Ej, ten jaki fajny on jest, to jest z memów, mega. Idziemy tędy, kolejnym wyjściem wychodzimy tym razem stąd, żeby nas nie zaatakował ten stwór. Tutaj już szliśmy, ale musimy odnaleźć jeszcze inne morfy. Czekajcie, ja sobie teraz tutaj stanę i przymierzę tego morfa, którego znalazłam, bo zobaczcie, jaki to był. Ej, w ogóle co? Ja znalazłam coś takiego nawet. O, to był ten, zobaczcie. Jaki straszny. On wygląda jak taki pająk. Ale opłacało się tam wejść i stracić życie, żeby mieć takiego morfa. Ale kozacki jest. Widzowie, widzieliście takiego morfa? To wygląda już co najmniej jak pająk. Jakie oczy zielone. Jaki niebieski. Nieźle. Dobra, szukamy dalej. Coraz bardziej mi się podoba ta gra. Coraz... Ej, ja jeszcze nie byłam po tego zielonego. Idziemy, widzowie, ryzykujemy, czy idziemy już w inne miejsce? Czy zostawiamy to na kolejny odcinek? No, to jest ciekawe. Nie wiem, jakie macie tutaj zdanie na ten temat, ale może idziemy bardziej w głąb tej wioski. Chociaż widzę tutaj tego. Pociąg tu jest! Szybko uciekajmy, uciekajmy. Chodźmy stąd, chodźmy stąd. Chodźmy gdzieś w głąb tutaj tej wiochy, żeby on nas nie dopadł. Chyba nas nie dopadnie tutaj przez skałki. Chodźcie, chodźcie tutaj. O, tutaj jest jakaś chatka. Tam u góry. A nie, ja tutaj byłam. Byłam, czy... O, jest, jest, mamy. Mamy kolejnego morfa. Czy to będzie Smileslow? Uwaga. Jaki piękny, zobaczcie. Ale super on wygląda, jakie piękne kolory. Ej, to są wszystkie moje ulubione kolory. Fioletowy, taki różowy, trochę morski, błękitny. To są moje ulubione kolory, widzowie, więc idealnie podoba mi się to. To oceniam 10 na 10, chociaż trochę wygląda strasznie, ale kolory idealnie dopasowane. No i idziemy dalej. Gdzie tutaj będzie kolejny morf? Może wejdziemy do tej chatki się schować. Wszedłeś na farmę, dobra, jesteśmy znowu na farmie. A nie, ja tutaj byłam, dobra, byłam tu. Ja jeszcze nie rozpoznaję tych miejsc. Co tu jest za miejsce? Ej, tu jest bagno. O nie, fuj, tam coś pływa. Jakiś krab, ale musimy zaryzykować, bo tutaj się chyba opłaca. Tylko że jak ja wpadnę, patrzcie, patrzcie. Biorę, biorę, mam! Jaki zarąbiasty! Patrzcie na to! Jaki tęczowy, normalnie Rainbow Friends, Choo Choo Charles, ale kozak przepięknie wyglądał. O, idziemy sobie, dobra, idziemy sobie dalej. Jako Choo Choo Charles jesteśmy we wiosce i bierzemy sobie teraz to. Uwaga, mamy kolejny. I co to będzie za morf? Co jest? Ej, mi się kojarzy to z Tomek i Przyjaciele. Kiedyś była, znaczy chyba cały czas jest taka bajka, Tomek i Przyjaciele, ale on był taki bardziej łagodny i milszy. O nie, ja jestem na torach kolejowych, żeby mnie tutaj nie zaatakował zaraz ten Choo Choo Charles. Śmiesznie to wygląda. To tak 7 na 10 daje. Dobra, ja muszę tam wejść. Widziałam, że tam jest jeszcze jajko u góry. Szybko, szybko biegnę, biegnę. Gdzie widzicie jeszcze, widzowie, jajka? Gdzie O jest! Tutaj weszła mi przypadkiem nawet. Ej, ten jaki śmieszny, jakie ma zęby. Patrzcie na to. Ej, temu z kolei wypadły zęby, ale już wygląda nieco milej. Nie wygląda już tak strasznie, tylko tak uroczo. Tak śmiesznie. Dobra, ten jest fajny. Też damy tak 8, myślę. Gdzie ja chciałam iść? Aha, ja chciałam iść tu, tylko które... Jak ja mam tam wskoczyć? Aha, chyba bym musiała tu wskoczyć. Dobra, elegancko, tu do góry lecimy i mamy kolejny, co to... Co to jest? To jest pieseł! Choo Choo Charles jako pieseł. Ej, patrzcie. Au, 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 au. Jestem pieseł Choo Choo Charles, ale ten jest super. Daje 12 na 10. Nie, no ten mi się najbardziej chyba ze wszystkich podoba. Pieseł jest. Widzowie, jak nazwiemy tego pieseła? Macie jakiś pomysł, jak nazwać pieseła? Tutaj pociąga. Ale śmieszny, fajny. Dobra, szukamy dalej. Tak z daleka jakby tak oddalić sobie. A ciekawe, czy tutaj coś jest ukryte, jak sobie wejdziemy. Zobaczcie. Ej, tam chyba było. Jest tam jakieś jajko. Widzę, widzę. Zielone chyba. Coś się pali. O nie, żeby tylko mnie nie zaatakował zaraz ten Choo Choo Charles. On gdzieś tutaj pewnie grasuje. Mamy. Uwaga, podchodzę. I jest... O, ten jest taki słodki. Taki jakby slime? Czy co to jest? Wow, ale fajnie. Patrzcie, idę sobie. Lolololo. Idę sobie. Wow, ten też nawet fajnie wygląda. Dobra, zobaczymy, czy można O, wszedłeś do świątyni. Jesteśmy w świątyni, widzowie. Dobra, to teraz już się trzeba zachowywać. Idę po to jajko. Tak mam. I co? O, co jest? Co ja mam na głowie? Widzowie, co ja mam na głowie? Ja nie chcę wiedzieć, co to jest? Czy ja w coś wpadłam? W jakieś bagno albo co gorsza do kanalizacji? Nie, to nie jest fajne. Nie jest ładny ten. Daje 5 na 10. Ale co to jest cmentarz? Nawet na cmentarzu jest jajko. Jo, ej, to jest Amanda. Mamy z tego morfa z Amandy. Oglądaliście, widzowie? To Amanda, patrzcie, ale fajnie wygląda. To mi się podoba. 8 na 10 oceniam. Wow. Idziemy dalej, szukamy, szukamy. Dobra, jest kolejny, ale to jest wszystko jak kameleon. Zobaczcie, tutaj jest drzewo w kolorze brązowym i specjalnie jajko też jest w kolorze brązowym, żeby trudniej było je znaleźć. Mamy to. O, ten jest czekoladowy. Zobaczcie, widzowie, czekoladowy Choo Choo Charles. To jest jakby kot? Kot brązowy, czekoladowy, ja nie wiem. To jest może zajączek wielkanocny już, bo Wielkanoc się zbliża. Nie wiem, ale fajnie też wygląda, nawet spoko. Lecimy dalej, szukamy. Gdzie tu jeszcze może być jajko? Gdzie? Widzicie coś, widzowie? A tu jest jakaś wieżyczka, wchodzimy na nią. O, tu jest, widzę, jakieś fajne jajko. A co to jest? Ej, co ja znalazłam? A ja chyba znalazłam jakiś złom i wtedy będę mogła stworzyć sobie swój własny pociąg. Zobaczcie, aktualny złom 1 i mogę go sobie spawnąć. Ale okej, idę jeszcze po to jajko. Są tam dwa. Ten jest przepiękny kolor. Zobaczcie, jaki... Wow! Ej, to jest jakby taki świąteczny jeszcze. Zobaczcie, ale kozak. Normalnie różowej malaski takie lizaki świąteczne. Fajnie też wygląda, śmiesznie. Ten mi się podoba, 10 na 10 daję i od razu zauważyłam, że na dole jest też jajko. Ej, gdzie? O, tu jest to jajko, tylko muszę wskoczyć do wody, więc na pewno padnę, ale czy będzie warto? O ja, tu jest Shrek, no niestety spadłam, nie miałam jak się odratować, więc teraz zobaczę, jak będę wyglądać jako Shrek. Uwaga, morfy, gdzie tutaj jest ten Shrek? O, już kilka nowych odnalazłam, więc fajnie. Gdzie jest ten Shrek? Halo, gdzie jest Shrek? Widzicie go? Zielony na pewno. O, tu jest, zobaczcie. Ale fajnie wyglądam, siemanko, jestem jako Shrek, widzowie. Niestety nie udało mi się jeszcze odnaleźć morfa Smileslow jako Choo Choo Charles, ale może w kolejnym odcinku. Jeśli wbijecie pod tym filmem 2000 łapeczek w górę, jak sprawdzam obecność, to ja nagram drugi taki odcinek, jak szukam Smileslow, jego morfa. Także subskrybujcie ten kanał, żeby tego nie ominąć, też wbijać na mój Instagram, Facebook, linki macie w opisie i też na moją grupę z Robloxa, tak jak wam mówiłam, pierwsza linijka w opisie. No i do jutra, pa!